siedzi, ale chyba wyszła kulka. Z tego co mi się widzi, to chyba wyszła. Jak się ogrzeje, ona bardzo szybko się grzeje do odpowiedniej temperatury. Później wszystko super chodzi. Same wypadają, nie trzeba nic stukać. Ruchach nabiera się wprawy. I wychodzi coraz lepiej po prostu. Można lać od razu to i to. Będzie widać. Kulki takie w miarę od razu wychodzą. O. Trochę mają jeszcze te pierwsze, ale one... Obtoczymy je. Później co, jak już kokownica się nagrzeje, no to wychodzą i bardzo dobre, nie? Tyle osie nazbierało, zawsze cieknie. O, nie trafiłem. No, z trafianiem są problemy na samym początku. Zawsze są lekkie problemy z trafianiem. Można od razu do tego. Ale ja tak nie robię, bo niewygodnie jest. O, widzicie? Kulka jaka wychodzi. Później ze stołu zbieram.
tam się stało. Niektórzy smarują woskiem kokownicę przed odlewaniem, żeby kulki się lepiej. Żeby kulki lepiej. Ale w tej kokownicy, jak się dobrze, jak ona się odpowiednio nagrzeje i ołów jest odpowiedni, to tak. Nic się nie przylepia, a nigdy nie smaruje jej. Chwilę zawsze trzeba poczekać. Wstawić też, żeby nie przeszkadzało nic. Można od razu odlewać to i to. Może tak będę robił zaraz. Pierwsze 2-3 pociski nie wyjdą, bo też musi się ogrzeć dobrze po dołowiu. Już trzeba mocniej trochę. Jak wyszedł pocisk. Będzie ciepło. O, widzicie? Jak wyszedł. Szef taki jest ledwo widoczny, później w domu wam pokażę, nie? I są to najcięższe chyba pociski, jakie są na rynku w ogóle. Nie spotkałem cięższych. Nie pamiętam na tą chwilę one, ile one ważą. Co jakiś czas trzeba płomyczek podregulować, bo jakiś przeciąg tutaj wieje. Może kaptur. Ołów też musi mieć odpowiednią temperaturę, bo jak będzie za zimny, to się będzie wam ciągnął po prostu, nie? Także nie trzeba robić za długich przerw, jak odlewacie. Odlewamy jednym ciągiem bez przerwy. Jak zrobimy przerwę, to później pocisk nie wychodzi zbyt dobry. Co tam się wrony biją chyba? Albo ktoś wronę dusi po prostu. Jak ołów zastyga, to widać. Wada tych tanich palników. Jak macie droższe i lepsze, to używajcie lepiej tych droższych, bo te tanie to po prostu trochę nacieknie. Troszeczkę nacieknie. Co jakiś czas.
nostalgia. Te odpady dobrze byłoby mieć jakiś pojemniczek, nie? To usprawniłoby pracę.